Proszę Państwa, obiecałem rozmowę z Januszem Szczerlą i z Markiem Oziębło na temat ich poczynań w Polonezie. I tutaj ja mam ściągawkę. 43. rajd Polski, pierwsze miejsce w grupie. Wrocław, 4-6 lipca 1986 roku. A tutaj puchar za generalkę. Mam też taki. Proszę Państwa, ciężkie to. 43. rajd, czyli ten sam rajd, za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Panowie budują replikę waszego samochodu, właśnie nie replikę. Powstaje taki sam samochód, jakim wtedy, Janusz, jeździliście. Chciałbyś go zobaczyć, pojechać? No zdecydowanie tak. Obiecali, że jak będą odpalać, to cię zaproszą. No to tak, jakbym nie mógł, to mogę nawet zbudować... Jakiś specjalny ten... Ten swój, żeby było w razie czego, żeby mieli dla kierownicy kogoś przestawić. Słuchaj, są goście, młodzi faceci i nagle chcą odbudować auto, które właśnie powinno na żółtych blachach albo stać w muzeum, albo nie wiem, no może na rynku w Krakowie. Dla... No więc powiem krótko. Dla mnie to szacun wielki, że ludzie mają taką pasję. I dla mnie to jest tak miła wiadomość i tak miła informacja, że po prostu nie wiem, jak to nawet określić, bo język ludzki jest za ubogi, żeby to umieć ładnie powiedzieć. No, ale mówiłem, że skromnie. Ale no, chętnie bym coś pomógł, no, chętnie bym coś przekazał, ale jeśli chodzi o jakieś sprawy... No to podpowiedz mi, jaki kolor miała ta pizzerka w tym. Na pewno nie brązowy, bo nie lubię, tak? Ale takie pytania techniczne, no to bym sugerował, żeby może Marek coś więcej wie, bo ma i dobrą pamięć, i wie co tam, a ja se siadałem, ruszałem tylko tą kierownicą. No właściwie to co, ty tam nic nie miałeś do roboty? Nie. I naciskać nie. On tylko się trzymał kierownicy. Nie miałem nic do powiedzenia, nazwijmy to. Do roboty trochę było. No Marku, a ty też jeździłeś tym Polonezem. Jak się wtedy pozyskiwało, że akurat wasza załoga dostaliście taki Polonez, bo to było, zdaje się, nie takie proste. No raczej nie, bo tych Polonezów niewiele było. Byliśmy właściwie drugą załogą fabryczną. No cóż, Janusz miał doskonałe wyniki z małej fabryki, dlatego został zauważony i wzięty do dużej fabryki. Była rywalizacja. No była. Z Polski, gdzie był Sadowski, tak? Nie Sadowski, nie, chyba tylko... Co miał wypadek? Pomału, proszę Państwa, przypomnął sobie. I ja. I teraz powiedział szef. Kto będzie lepszy, ten będzie w teamie. Byłem lepszy. I tak jest do dzisiaj. No i co? I wtedy was wytypowano? Znaczy Janusz mi zaproponował... Janusz mi zaproponował wspólne starty. Oczywiście się zgodziłem. Aczkolwiek jak go obserwowałem rok wcześniej, jak jechał Fiatem dużym na rajdzie zimowym, to powiedziałem, że do tego wariata nigdy nie wsiądę. No, ale tak ale jak zobaczyłeś go na mecie, to cię przekonał. Bo tak było, że jak już maluch, jak już prywatnie jeździłem i chciałem jeździć w fabryce małej, no to musiałem pojechać na rajd i, no, i tam zaistnieć między tymi kierowcami fabrycznymi. No to rzeczywiście z jednym jakimś takim maluszkiem, który miał już 8 lat czy 6, czy może 5, nieważne, no to wygrałem z jednym zawodnikiem, no przegrałem z Wieśkiem. No to jeszcze, ale to już wtedy było widoczne, że facet albo jest nie do końca, ale dojechał do mety. A potem było tak, że jak już z malucha wychodziłem, to wiedziałem, że no przecież nikt mnie nie weźmie od razu z ulicy do FSO. No więc trzeba było, wiesz, gdzieś się pokazać. To żeśmy mieli dużego Fiata i tym dużym Fiatem żeśmy tam troszeczkę podróżowali, no i były różne fajne, dobre sytuacje. Ale zawsze cało zdrowo i wynik był zawsze dobry, stąd zauważenie i jest zaproponowali FSO, wam. To się nazywał Kadra PZMOTU? Kadra PZMOTU to była na KDL, a to była fabryka. Fabryka. Dział sportu FSO. FSO Warszawa, Żerań i tak dalej. No i teraz przychodzi wielki dzień, wsiadacie do pociągu, jedziecie do Warszawy po auto. Oglądać tak auto. To było? Oglądać auto. Wsiedliście do auta i pojechaliście oglądać auto.
No znaczy, zaczęło się trochę. Ja ich nie bardzo widzę w pociągu. No ale... troszkę inaczej się to zaczęło, bo Janusz zaliczył tym samochodem już ruską zimę. Ja wtedy zjechałem z kim innym na ruskiej zimie. I pierwszy nasz rajd to był Sargotarian na Węgrzech. Nie, przepraszam. Pierwszy rajd to był Elmot. Pojechaliśmy na Elmot. Byliśmy chyba na drugim miejscu za Marianem. Tak, ale jeśli mówisz o Sargotardon, to nie wiem, czy pan to chętnie powiem, bo w tym sporcie również były sytuacje takie, powiedziałbym, nieładne, ryzykowne. Jedziemy Sargotarian, wygrywamy. Jest taki niezapomnę sytuacji, w której ten element był lewy, taki bardzo szybki zakręty, no, trójkowy na maksa, do prawego nawrotu. No, to jest następny rok już, Janusz. Ale to już nieważne, ale Sargotarian. Tak. No, ale Sargotarian. Tak. Ten raj. Miejsce się zgadza. Świetnie wtedy pamiętam, jak się ten polonez zachowywał. Miał takie dobre przyspieszenie, nie było tam żadnych dziur w szybkości i tak dalej. Dochodzimy do tego lewego zakrętu. Składam się, zaczynam się przygotowywać do nawrotu i co jest? 500 wiader piasku wysypane na tym lewym zakręcie. Próbuję hamować, ucieka. Prawy nawrót rośnie, trudno już nie było co się nawet walczyć, tylko żeby jak bokiem pójdę, no to jest rolka, no więc udało się w prawo, ucięliśmy ten. Jedziemy dalej. Pytam Marka, nie wiem czy to pamiętasz, widziałeś to? On mówi, widziałem. To facet drzewa spadł z wysokości 5 metrów z wrażenia. No nie. I patrzeć, jak ty to wszystko się koduje jakoś w tej głowie, że gdzieś ci tu z boku ktoś zleciał z drzewa i ty to wiesz. I mówię, widziałeś to? Widziałem, spadł z drzewa. No, więc to... I jedziemy dalej, rozumiesz? No są takie różnego rodzaju. A skąd ten piasek, co to było? No widzowie, chcieli mieć zabawę. Radochę chcieli mieć, żebyśmy się rozpieprzyli. No, a może ruscy kibice, bo myśmy wygrywali, a 3 ruskie samochody za nami były. No tak, no wiesz, mówimy o dwóch rajdach, jak gdyby Sargotarian. Na pierwszym, jak zacząłeś, wygrywaliśmy po pierwszym etapie. Przychodzimy rano, żeby jechać na drugi etap, samochód nie chce odpalić. No udało nam się go wypchać z parku maszyn. Serwis podleciał, podpiął nas na linkę i zaczęli nas ciągnąć. Ja nawet nie wiem, czy to była linka, czy to chodziło, bo oni nawet nie mieli tego. Chodziło o to, że nas popchnęli wtedy, pamiętasz? Nie, ciągli nas na lince to, za serwisówką. No już się będziemy kłócić. I na nasze nieszczęście z przeciwnej strony jechał pan dyrektor rajdu i no zobaczył i wylecieli. I był zachwycony, bo dzięki temu 3 ruskie samochody rosyjskie mogły No i to były takie sytuacje. No jaki to problem, że nas coś... Także tam. Jeden wygrany rajd poszedł w odstawkę. Na następny rok mieliśmy inną przygodę. Też na lewym zakręcie. Zablokowało Januszowi kierownicę. Na szczęście po prawej była łączka, wylecieliśmy na tą łączkę. Więc podnośnik próbuje coś z tym zrobić, ale niestety to koło nie chce się ruszyć, nie? Sekundy lecą, w końcu taki, wiesz, już rozpaczony. A tam ślimacznica była, czy jak tam? Nie, nie. Przyłożyłem z buta i te kółka odskoczyły. Co się okazało? Serwis jak skręcał drążki kierownicze na łączeniu, założył odwrotnie śruby. Aha, i po prostu śruba skoczyła na osłonę silnika i zablokowała się. Odblokowało, ale straciliśmy parę minut i niestety znowuśmy nie wygrali tego rajdu. Ale podium było. Podium było. Dobra, no, no i tak się zaczęła przygoda na dużym samochodzie ciężkim, dwulitrowym, o parametrach dobrych dla rajdu? Ja ci powiem tak, jeśli chodzi o Poloneza, ciężka, duża bryka. Moc była 180. Podawali, było 150 parę koni. Tak, i jest taki, nie wiem, no harki-diki, czy gdzieś tam, rozumiesz, gdzie ścigamy. Wygrywamy grupę. Wygrywamy, w generalce jesteśmy na 4. miejscu, gdzie startują B-grupowe
potwory typu Rel wtedy startował, czy nie wiem, no fabryki startowały. No, Audice i te inne. No, ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że mieliśmy puchar wręczony, ale w ciekawym bardzo miejscu w ogóle. Nie wiem, czy pamiętasz, gdzieś nas wywieziono tam w góry jakieś takie miejsce historyczne. 10 osób, 15 i tam dostaliśmy puchary i ci wszyscy z czołówki, no i tak dalej, i tak dalej. Więc no co tu dużo mówić, on taki był trochę wysoko może postawiony, ale dało się tym samochodem. Bardzo fajnie się tym jechało po szutrach. Tak. Pusty tył, znaczy lżejszy przód, na pewno silnik dociążony. Dobrze się prowadził, dobrze reagował. Jak ci to powiedzieć, nie wiem, ale to co chciałem, to robił. No i słuchał cię. Słuchał, no. Wiesz, dawniej było inaczej, no przy takim tym masz na przykład dojście do nawrotu prawego, masz z jakiejś tam długiej prostej, masz około 150 na godzinę, celujesz w ten znak, ten w jakiś sposób. To hamowanie, to nie było tak, że jedziesz, hamujesz, czekasz i nie. Tylko już jakieś 150 metrów wcześniej ustawiałeś go, ale w przeciwną stronę zakrętu. Po to, że na końcówce on się zawijał fajnie do tyłu i już wiesz, no na i to były te niuanse. Ja nie wiem, oni teraz też tak chyba już nie jeżdżą, bo mają nie, te w tej chwili samochody same jeżdżą. No właśnie, no, tylko w kierowcy im przeszkadzają. Tak? O Jezu, nie puszczaj się tylko. Słuchajcie, bo rodzi mi się pytanie takie. W tamtym czasie, no Polonez, polska konstrukcja, umówmy się, polski samochód startuje w Europie. Czuliście się ambasadorami Polski, czy polskiego samochodu? Chyba nie wiem. Ja się nie czułem. Ja byłem sportowcem. I sobie jechałem, miałem zrobić dobry wynik. A kulisy tego to jakieś tam były, znaczy, nie? Próbowano robić nas ambasadorami przede wszystkim, żeśmy jechali do Belgii, bo w ten czas raz, że zachód, a dwa, że te polonezy były tam eksportowane. Także byliśmy pokazywani jako te. To mogę wstęp zrobić do tego, żeśmy na rajd jechali, bo jak przyjechaliśmy z Ruskiej Zimy do Zakopanego, gdzie dziennikarze przyjechali właśnie tam coś może pokazać. No i pan Bartoś mówi, szef Jacek mówi, słuchaj, przewieź ich. Ja mówię, gdzie no Zakopane, no śnieg, lód, dobra, no ale no dobra. No to właśnie. No to dobrze, no tylko że po ulicach, no to ale tam od skoczni w stronę tego rądka dużo było, no to wiesz, no to tam któryś wsiadł. No przeżycia były bardzo fajne, które mnie strasznie usatysfakcjonowały, bo jak jedziesz tam, rozpędzasz go, myk, jest tam te 120, wiesz, no przecież nie wie o co chodzi, no to walisz 360 stopni obrót, mogę do dzisiaj robić, bo jeszcze czasami jak w zimie wracam, to mnie coś podkusi. To rozumiesz, 360 stopni obrót. Tylko się nie wie, dlaczego wraca. No co, on siedzi, rozumiesz, już nie na fotelu, tylko tam w tej dziurze. Trzyma mnie za rękę, całuje i mówi do mnie, błagam się, ja mam trójkę dzieci, wiesz. I takich sytuacji było naprawdę wiele. Naprawdę wiele. No już. I to było wstęp do tego, że jak żeśmy pojechali na rajd do Belgii, no to też nam Bartoś mówi do mnie, weź prawie, bo z kamerami byli twoi koledzy. Ja mówię, ale jestem na slickach, a jest ślisko. Jedź tam tego. No i zaczyna się. No ja mówię, no dobra, no to. Ale oczywiście no, wsiedli jeden z tyłu, drugi z przodu, no i tam już jazda po odcinku specjalnym, który był blisko, no i dobra. No i na drugi dzień czy nie w gazecie nasze zdjęcie. Kamikaze z Polski już są. A chciałeś coś na oczy wam dorobili? Nie, no że to po prostu no, kamikaze z Polski. No tak, coś na oczy dorobili. No takie rzeczy Januszowi się dosyć często zdarzały. Na rajdzie Wartburga w Niemczech, jak jesteśmy, ten samochód nam odmówił posłuszeństwa, no bo tak alternator padł, nie mogli nam wymienić tego alternatora. No więc w nocy przyjeżdżamy na stację benzynową, bo tych talonów na benzynę nam zostało multum. Tam koledzy jeszcze, którzy też już nie jechali, też mieli tych talonów sporo. No, jedziemy na stację, żeby to wymienić, nie? No ale pompiarz za diabła nie chciał. Trudno się było z nim dogadać, bo on tylko po niemiecku. No a my po niemiecku nie wiemy. To, że mówili po niemiecku, ale nie myśleli po polsku. No, umieliśmy tam to Wifilkostet. Tak. No i efekt był taki, że Janusz mówi, że go przewiezie, tak. jak nam wymieni te talony.
No to dobrze. No, to go wsadziliśmy go do Poloneza. Pan Persa założył? Nie, niestety nie. Był problem dla niego. No i końcówka była taka, że jak Janusz wpadł bokiem między dystrybutory, to tamten już nie wiedział, jak się nazywa, jak ma wysiąść z tego samochodu. Nie płacicie. Nie płacicie za nic. Wymieniajcie. No. Wymienił nam trochę tych talonów. No ale powiem ci szczerze, że jeszcze, no może jedną sytuację taką pewnie, ale była dosyć ciekawa. Jestem na wyścigu górskim. Na Dolnym Śląsku gdzieś tam się jechało, tam do, gdzie tam się tam, no do... No Sienna pewnie, no, w tamtych czasach chodziła. Nie, tam, no gdzieś tam, dobra. I jadę na górę, wpadam na metę, mówią, Janusz, mamy tutaj gościa, który jest coś bardzo źle z nim, zawieź go na dół, ruch jest wstrzymany, karetka jest na dole, dobierz go. No to, no to, no to, fotela nie ma, nic nie ma, ale pałąki z tyłu są, no więc siadzę na tych blaszkach. Podłogowy. I zapiął pająka. Trzymał pająka. Ja sobie myślę, kurczę, Mitko tu nie umarł, bo on taki był już taki. No to laga w dół, laga w dół. No i tak gdzieś po szóstym zakręcie mówi, wolniej, wolniej. No to sobie myślę, no dobra, no wolniej, ale co to? No to, no to, no to, no to nie było wolniej. No i oczywiście dojechałem. Po drodze, no poczułem, że coś się nie za dobrze dzieje tam z tyłu. Zapachowo, no więc można się domyślić. I jak już dojechałem do mety pod karetkę i on wysiada tam, go wyciągają. Ale nie przeklinaj. Nie będę przeklinał, zmienię to słowo. Przekleństwo. Wysiadał i mówi, skurczybyku. Tak mi podziękował. Że... Oczywiście było to takie bardziej radykalne słowo. Tak, no. I tak mi podziękował za ratowanie życia. Za ratowanie życia. Więc było takich sytuacji ty fajnych. Ty życie ratujesz, widzisz, to jest to. No, no tak. No wdzięczność bo... ludzka. Jeszcze jakieś przygody z Polonezem. O, wasze. Tych przygód to było tysiąc. No nie, no wiecie, mnie strasznie interesują te wasze poczekaj, występy. Poczekaj, macie czas 3 godziny? Występy w tych KDL-ach, w tych wszystkich ruskich zimach. Bo tam się działy fajne rzeczy. Ja to znam z innych ust, ale czy byście mieli coś specjalnego na ruskiej zimie? A czy na ruskiej zimie to Janusz tym Polonezem był, nie ja, byłem innym. No tam były sytuacje, że to tak, jak, dobra, Polonezem to było... że kiedyś zrobili nam przerwę taką na do zjedzenia coś o godzinie 2 w nocy w jakimś tam hotelu. No przecież coś to normalnie. No. Było bardzo zimno. Widzę, że wskazówka na zegarze nie ruszyła się nawet z pola zielonego. Sam myślę, Jezus, to człowiek jedzie samochodem, a tam dalej jesteś po nim. Albo się zepsuło, albo nie. Ale dobra, jemy kolację. Notabene jeden element tej kolacji był ciekawy, bo ja chciałem do czegoś tam, do placków, więc ja mogę prosić szklankę kefiru. Albo wszyscy, albo nikt. Ja mówię, ja chcę szklankę, jeden sam. Zaraz się dowiem. Poszła gdzieś tam do dyrekcji i nagle patrzę, 40 kefirów jest dla nas, ale bo no do Rosjan, albo wszyscy, albo nikt. No, chciał pić, to pij. Ale do czego równość, kochani. No i wychodziliśmy z tego, silnik pracował na wolnych obrotach, żeby się tam, wiesz, coś tam nie stało dziwnego. Inaczej by się nie odpaliło. Tego. No chyba tak. I tam było dwóch takich rosyjskich tam lokalesów, czy tam lokalców, zwał jak zwał. Jeden do drugiego mówi, ty patrz, ale musi być zimno, bo gwoździe z płota wychodzą. Ja sobie myślę, o czym on gada, jakie gwoździe z płota wychodzą. No ale faktycznie, patrzę. Tyle gwoździa nie ma. A było 40 parę stopni mrozu. Wypluwa. I wyciągało. No to więc też się nauczyłem czegoś, wiesz, z fizyki. Tak. Popatrz. Rajdy też podróże uczyły. Tak jest, no. No było różnych takich, różnych sytuacji. To był rok, gdzie mogliśmy wyjeździć mistrzostwa w KDR-u, ale cały czas nam coś stawało na przeszkodzie, no bo na Węgrzech nas wyrzucili z rajdu. W Niemczech, gdzie mieliśmy też wygrany rajd, ta elektryka. Belgia też, Bułgaria. Bułgaria. Kurczę, dużo i są. Żelazny deszcz, tak. Żelazny deszcz. No coś tam, wiesz, no to, no i dobrze. Poprad, też nie poprawili tej elektryki w samochodzie. Udało nam się skończyć, ale właśnie, dopiero na... Jak to, bo jechała z wami ekipa, bo pokazywałem Verschalung z ekipy właśnie takiego Poloneza. Oni byli sprawni, oni byli przydatni, oni robili swoje ci faceci? Tak, tylko gorzej było po prostu już w samym OBR-ze, bo
skoro po rajdzie z Niemiec zgłaszamy, że są problemy z elektryką i miało to być wszystko przeglądnięte, a jedziemy na Poprad i okazuje się, że jest ten sam błąd, że nam na OS-ie gasną światła i kawałkami jedziemy po ciemku, no to coś było nie tak. No, poza tym troszkę było mało tych serwisów na Poprad, nie nadążali ze zmianami opon. Przyjeżdżamy na OS, na OS szutrowy, a my jesteśmy na slickach. No to musiał Janusz to pomalutku przejechać. Pomalutku. Wolniej. No to na następny przejazd tego samego OS-u założyli nam opony z Dębicy. Pierwsze niby TB z Dębicy nam założyli. Stoimy na starcie, sędzia licza 3, 2, 1. Janusz puszcza sprzęgło, kopie po gazie, a my stoimy w miejscu. Nie trzymają. Co to jest? Okazuje się, że się kręci. Ślizgają. Tak, my stoimy w miejscu. Proszę Państwa, jest tutaj taki drelich. Verschalung to się chyba nazywa. Jest to kombinezon z serwisu samochodowego. Skąd go macie? Jest to kombinezon z lat 80. z FSA Sport, oryginalny, jaki mechanicy nosili. Akurat otrzymałem go od państwa z techników, którzy pracowali. Pan Jerzy pracował przy serwisie silników Mariana Bulowicza i Janusza Szerli. Czyli to jest kostium, czy ubranie robocze człowieka, który konfigurował polonezy, sławne polonezy, którymi wielcy nasi kierowcy ścigali się. To fajna zabawa? Takie zbieranie? No pewnie, że fajna. Dlaczego? Co was do tego popycha? Znaczy, myślę, że to jest jedna z lepszych pasji, jaka może nam się przytrafić. Zwłaszcza, że możemy spotkać się z ludźmi, którzy startowali polonezami. Właśnie takimi, które nas najbardziej interesują, czyli żółto-niebieskie, granatowe, przepraszam. Żółto-granatowe. A o co byście chcieli zapytać Janusza Szerle, bo takiego mamy dzisiaj możliwość o to zapytać? O, z Januszem już się spotykam jakiś czas i tych pytań jest ciągle jest mnóstwo. Mnożymy te pytania. Różne, pytamy dużo o... Dużo rozmawialiśmy już tak na ten temat. Dużo wie, a co by chciał spytać? Te pytania się rodzą przy spotkaniach tak naprawdę. Nie da się takich rzeczy zaplanować. Ale zawsze rozmawiamy o różnych historiach. Rajdowe. Różne historie rajdowe. No ale przywlokła was tutaj daleko, aż pod Kraków, z Dolnego Śląska. Tak, dokładnie, ze Świdnicy. Ze Świdnicy. Właśnie ten ubiór mechanika. Dokładnie. Ale to nie wszystko. Oprócz tego chyba powstaje samochód. Tak, to już na temat samochodu to już więcej powie kolega Olek, bo to on jest inicjatorem budowy tego samochodu. Co to będzie? A ja jestem taki, można by powiedzieć, od faktów historycznych. Jak samochód wyglądał, jakie oklejenie i tak dalej. I tak najważniejszy dalej. Konsultant w budowie. Co to będzie? Konsultant musi być. Oczywiście jest to polonez rajdowy 2000 z wtryskiem Kugelschreibera, tak jak było to w 1986 roku na 43. rajdzie Polski. I będzie to, trudno nazwać to autorepliką. To będzie samochód dokładnie taki, jaki Janusz jeździł z Markiem na oryginalnych częściach. Powstaje samochód na podstawie oryginalnej dokumentacji zachowanej z OBR-u, no i na podstawie milionów zdjęć. Także jest to mozolna praca. Nadwozie już mamy zbudowane, teraz będziemy malować. Jest to niestety mozolna praca, ale także kosztowna i dlatego projekt się przeciąga. Ale przez daje satysfakcję taka praca? Niesamowitą. Znajdujemy takie rzeczy, niektórzy nie zwracają na to uwagi, a nam jest to potrzebne i chcemy jeszcze tych panów zobaczyć w tym samochodzie. No właśnie, chciałem zapytać, jak już odpalicie, jaki mamy cel? Czy ewentualnie będzie jakiś taki moment odpalania, żeby Janusz Szerla spróbował? Jak najbardziej. Chcielibyśmy właśnie do tego momentu doczekać. No to proszę panów, w takim razie obiecuję panu i państwu, że zapytam o szczegóły, o detale Janusza Szerle i jego pilota z tamtych czasów, Marka Oziębły. Bo to nie jest jeszcze koniec. Teraz są ci młodzi ludzie, oni budują auto. No i co byście im podpowiedzieli? Bo podobno ty, Marek, więcej wiesz o tym aucie technicznie. No technicznie to niewiele. Oni dużo więcej.
Oni wiedzą 100 razy więcej ode mnie. Znowu nam imponują młodzi ludzie. Nie dość, że chcą to budować, to jeszcze wiedzą, jak to zrobić. Wiesz, moja rola polegała na tym, żeby siedzieć na prawym i odpowiednio dyktować. Kontakt z generalicją, z centralą? Rzadki. Nie było potrzeby. W sprawy techniczne nam nie wolno było się, wiesz, włączać, interesować. Jak jeździłem na przykład z Ryśkiem Pluchą, to tylko Bartosz mnie zawołał do siebie do gabinetu i powiedział mi, że jak zobaczę klucze w jego rękach, to mam mu te ręce połamać. Bo Rysiu zawsze lubiał zmienić sobie kąty. No, w przednim zawieszeniu. Także tego mu miałem pilnować, żeby nie ruszał kątów, tak jak są ustawione. Upilnowałeś? Nie zawsze. Wiesz co, ja a propos ustawienia, to tylko jedno, to ustawiało się, co to było, że tył bardziej, przód mniej, nie wiem. No to, napęd? Ale nie, to no to nie była czterchówka. Ale ustawiało się, ale co się ustawiało? W hamowanie. Hamowanie. I to się ustawiało tak w zależności od OS-u, bardziej shooter taki czy inny. No polonezie to nie ma. To. Napęd. I co, i jak ustawialiście? Dostosowany do danego OS-u. Tak. Znaczy do danego, wypośrodkowane do danego rajdu, bo w trakcie rajdu trudno było, wiesz, w tamtych czasach robić takie zmiany jakieś wielkie. Ale też powiem ciekawostkę. Akropol. Jedziemy OS. OS dziwny. Bardzo długie łuki. Widzę z 5 samochodów, a może i 6 rajdowych, które wystartowały przede mną. Jadę 60 na godzinę. Tłucze się tak wszystko, że ja pierniczę. Przepraszam na to słowo, ale mówię, dodam gazu, za chwilę ich mam, nie? Tak, dodałem tak, że tak może ze 20 przez chwilę więcej. A tutaj rozumiesz, samochód się rozlatuje. Jak dopiero zobaczyliśmy drzwi samochodu rajdowego leżące na OS-ie, zrozumieliście. To, że jedziemy z tym samym widokiem tych samych. Tak nieprawdopodobne to było. Tak. Nie wiem, czy to nawet nie to, że kamienie były duże. Ja nie wiem, no coś tam się takiego. Takie jakaś ta nawierzchnia była. Nieprawdopodobne. Nie dało się przyspieszyć. Pamiętasz, Marek, były takie sytuacje, że niektórzy dyrektorzy rajdów stawiali, że taki dadzą OS, że tam nikt nie przejedzie. Ja byłem na takiej konferencji prasowej. Prawdę mówiąc, to byłem dość zdziwiony, bo co, no i po cholerę w takim razie robić rajd. Czy była taka tendencja w Polskim Związku Motorowym, żeby robić tak trudne trasy, w sensie nawierzchni choćby, żeby tym zawodnikom jak najbardziej utrudnić? Pamiętam takie coś. No były takie momenty, były takie niektóre rajdy, gdzie organizatorzy chcieli się popisać z utrudnieniami wielkimi. No, pamiętam rajd Kormoran swego czasu, jechałem z Witkowiczem, wtedy Fordem, gdzie prowadzili nas przez Wariatkowo i trzeba było łąką podjeżdżać do góry. Jak troszeczkę popadało, to koniec. Nie wszyscy tam podjechali. Trawa robi swoje. Nie wszyscy podjechali. No, różne były chwyty. No, Witek Kołder, jak robił rajdy okręgowe w Krakowie, to u niego zazwyczaj przeciętna na etapie była 100, 110, 115. W papierach było, że 60, ale we efekcie, gonić kazał. No. Ale w efekcie trzeba było się pilnować. Jak? No, różne były rajdy i teraz mogę, bo mi się przypomniało, nie wiem czy mówiłem czy nie, a propos takiego rajdu, który się nazywał Kölnarweiler, to było organizowane jak gdyby, no nazwijmy to przez Królową Winnic tego roku, czyli to był rajd, który szedł w ciemno, nie zapoznałeś się z trasą w ogóle, z 24 państw były samochody i to nie byle jakie, bo były Skody fabryczne i tam takie potwory już z Finlandii, Szwecji, tych czołówka i było ciekawostka, była, maluchem wtedy jechałem, to nas zaprosił taki mój znajomy, co tam rajdy robił, tam żeśmy się kiedyś spotkali, bo tam on tutaj był też na rajdach. I ciekawa rzecz, startujesz, dawali ci itinerarz z opisem jak gdyby, taki prawy jakiś tam, no po niemiecku, ale to dwójkę to wiedziałem jak czytać, także. No i
na każdym jak gdyby zakręcie była strzałka. Była albo tak, albo tak, albo tak. Coś ci sugerowało trudność zakrętu. Nie było zakrętu jednego, bo tamtych samochodów startowało straszna ilość, nie było jednego zakrętu, żeby w rowie nie leżało dwa, trzy samochody. Jednego zakrętu nie było. Nie wiem, czy oni tak napędzeni i ja nie pamiętam. Nagrody specjalne nie było, żeby to była skrzynka dobrych win. Może jedna butelka. Ale do czego zmierzam? No, trudność była wielka. I teraz jako ciekawostka mam taki odcinek, który nagle wychodził z jakiegoś takiego pełnego, zachodziły gałęzie na siebie i pokazali po raz pierwszy na tym, w całym rajdzie plakaty z trupią czaszką. Jedna, potem dwie, czyli i sugestia, że tam coś się dzieje złego. No ale wiesz, jak to idzie maluchem, no to mam tam maksa, wiem, że wyhamuje na 30 metrach, czego jakiś tam sędzia, opiekun od tego zakrętu nie wiedział. No i ja nagle, wiesz, jadę, on słyszał, że obroty silnika nie schodzą i on na tej gałęzi u góry tam ci macha żółtą, czy jakąś tam flagą, czy jakąś tam, nie wiem, no czerwoną chyba nie. Żebym zwolnił, a ja dalej nie zwalniam. No wiesz, co mi zrobi? Przywalił mi tą flagą w dach samochodu. Miał refleks. Miał refleks. Ale to się zdarzam. No oczywiście hamowanie, zakręt w prawo. Dwie Skody fabryczne na tym zakręcie leżały na dachu. Dwie fabryczne, jedna na drugiej. Tak sobie, no, to było ryzyko tam. No. No, już pomijam, że było takie ciekawe elementy OS-u, że nagle jak gdyby z jednej idzie, tam są winogrona, na drugą. No to różnica 3 czy tam 4 metry wysokości, a parę metrów tylko... Bo tam tylko traktory jeżdżą. Ja sobie myślę, Jezu, nie wyjadę tam pod to, bo mi zdechnie ten. No ale już przygotowałem tam bieg w niżej, obroty i wyszedł. No. No i potem wpadasz nagle ni stąd, ni zewąd z krzaków na metę. No to wszyscy, wiesz, tam prawie, że im malucha podnieśli, bo jakiś tam wynik znowu był kosmiczny. I no, ten mnie pyta, jak rajd? A ja tam po niemiecku to znam no, tylko to, co mówiłem, nie? Wifinkostet, no i chyba już nic więcej. Dankeschön. I Dankeschön. Mówię, no że rajd good, ale na mecie ci dawali lampkę wina. Słuchaj, takiego wina nie piłem nigdy w życiu. Tak pyszne, takie wiesz. A może jeszcze człowiek zmęczony, spocony. Ja mówię, no rajd good, ale wina mało. I polecieli oczywiście. I dwie lampki. Ja mówię, nie no, żartam. No ale, ale, ale sam fakt. No. No i potem rzeczywiście, no takie spotkanie w jakiejś tam wytwórni, tam gdzie te wina zlewają, no tych kierowców takich topowych. No i co taki rajd? Patrzcie, chciało się im przyjeżdżać na coś, co nic im nie daje, tylko jakaś przyjemność ze startu, więc to też, no właśnie, to też jest to, co chciałem właśnie. Ale powiedz mi, bo mnie się wydaje, że dawne rajdy miały taki charakter bardzo towarzyski, taki walka na jezdni, na OS-ach była ostra. Tak, ale towarzyski to był przed rajdem. Przed rajdem. A potem już nie. To znaczy, bo już byli poobrażani, że przegrali? Nie, tylko nie, nie. Już była taka walka, że... Już każdy wolał jechać do domu. No nie, no nie no, walczyło się i to grubo, bo ja miałem konkurentów naprawdę dużo. Nawet nie wiecie, bo mówimy o ilości startów. Na rajd, na wyścig do Poznania raz przyjechało 120 maluchów. 120 maluchów. Trzy razy była eliminacja do końcowej, bo pojemność toru miała 30 chyba tam 6 aut czy ileś. No i co z nimi zrobić? Więc eliminacja, eliminacja, odpadali, no i więc pomyśl, co tam się działo. No, no, no. A teraz na wyścigowym torze, no to nie wiem, ile ich tam startuje. Ale... Tak, pytasz się, Piotr, o to, jaka była atmosfera, czy byliśmy tak wspólnie zżyci. Częściowo tak. Po naszym wypadku, kiedy zacząłem się bawić w organizację tych rajdów, gdzie te rajdy zostały tak raz wyprowadzone, został rajd krakowski z Krakowa do Myślenic. Ci zawodnicy mieszkali każdy gdzie indziej. Także jak robiłem pierwszy rajd krakowski, ściągnąłem to wszystko z powrotem do Krakowa. Zrobiłem bazę w Holiday'u i ściągnąłem tych wszystkich zawodników z powrotem w jedno miejsce do Holiday'a. Wiesz co, była atmosfera fajna. Nikt tego nie wie. No może nie powinienem mówić po nazwisku. Chociaż w razie czego możesz wyciąć? Chodzi no, Omar,
o syna premiera. Nie był lubiany, no bo był, ale to był w sumie fajny chłopak, bo na każdej takiej wieczornej, przedrajdowej, no to potrafił siadać do fortepianu, potrafił śpiewać w ogóle, on bardzo dobrze śpiewał koncert przebojów, nie wiem, 5 piosenek, 6 piosenek i naprawdę to nie była byle co. I on tak siadał, bo żeśmy się jakoś tak nie polubił i mówi, a to mnie raz odwodził do domu z hotelu, to potem ja jego, potem on mnie. I mówił, że wiesz co, no tak, ojca to tak nie za bardzo, mamy bardzo, bardzo, już można mu, no nie żyją, no trudno, bardzo szanuję i lubię. I był taki otwarty, wiesz, poznawałeś ludzi takiej jak gdyby, z innej strony. I tak było, i tak nie było problemu jakiegoś takiego, żeby potem jak się nagle każdy w innym hotelu, każdy zamyka. Mówisz o Andrzeju Jaroszewiczu. Mówię, no tak, dobrze, nie można dlaczego? Powiedzieć, bo mówię o nim dobrze, dalej się ja lubimy. Ja ci powiem, ja spotkałem się z opiniami, że był to facet bardzo uczynny. Tak. Mając pewne możliwości, no, powiedzmy z czegoś, co mogło nam się nie podobać. Ale on nigdy nie chował tego pod siebie, prawda? No, ludzie, którzy go nie znali, oceniali go bardzo, bardzo negatywnie. No. Jak go poznałeś go bliżej, to całkiem inny człowiek. Moje zdanie jest takie, choć nie poznałem Andrzeja Jaroszewicza, ale mam bardzo dobre relacje z ust ludzi, którzy korzystali z jego pomocy wręcz. Ja nie korzystałem z pomocy, ale mogę powiedzieć jasno. Ale towarzysko... Super chłopak. No to fajnie. To dobrze. Dobrze. Tak, najpierw koncert na fortepianie, odśpiewanie paru piosenek, potem latające talerze. A, UFO. A to nie, to on też? Tak, Hotel Rzeszów. No tak, proszę Państwa. Ale było, to nie było. Było latające talerze, pamiętam, przypomniałeś mi w Rzeszowie, ale jak się to w ogóle stało? Skąd się to w ogóle wzięło? O, szła. Nie, no to wyszło z po prostu z dobrej zabawy. Nie to, że ktoś to, komuś chciał. Andrzej? Ale to Andrzej? Nie, Andrzej zaczął. Nie. On tego nie robił właśnie. Dlatego byłem ciekawy. Ja nie wiem, czy to nie Komornicki zaczął zabawę. Natomiast pamiętamy zabawę latające talerze, no i oczywiście piana i Titanic, no wiadomo. Pamiętasz? Piana Titanic to i rowerki między paluszkami, no. To były z kolei rajd Krokusów. Mietek Bana, świętej pamięci, był wtedy dyrektorem, ja byłem sportowym. Kończyło się to chyba w Kasińce. No, może. No. I też tam wszystkie gaśnice zostały rozładowane. Tak, było. A Marek Albert przeprowadzał wywiad. Zada się musiałem w toalecie, no bo już nie było miejsca. Nie było miejsca, bo ten pokój był tak zapełniony, że już nie było wolnego miejsca. Nie mieli chłopaki pomysłu, tak. Ale jeśli chodzi o latające talerze, to kara była. Była? Bo nie było talerzy na rano na śniadanie. Z czymś, jakże się... Ja nie wiem, jakie dawali nam jakieś talerzyki spod kawy czy coś. Proszę Państwa, co można powiedzieć po takiej rozmowie? Że teraz rajdy są słabe. Fajny mam kompliment. Przepraszam. Piotr Sławeta, to ja, Janusz Szerla i Marek Oziębło. Dziękujemy Ci za wywiad. Ależ Januszku, miłe pewno było. Się widzimy we wtorek na kawie. No może.